Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Tym razem przeniesiemy się na Śląsk, gdzie miała miejsce straszna zbrodnia, która bardzo mną wstrząsnęła i sądzę, że i Wy nie przejdziecie obok tej historii obojętnie. Zapraszam. W październiku tego roku Sara Trojanowska obchodziłaby swoje 24 urodziny. Być może kończyłaby studia, może byłaby w szczęśliwym stabilnym związku, a może żyłaby w świecie singielki, podróżniczki. I tych opcji, jak mogłoby wyglądać jej dzisiejsze życie, jest całe mnóstwo. Problem w tym, że nigdy nie dowiemy się tego, jaką drogę życiową wybrałaby Sara, ponieważ w pamięci swoich bliskich na zawsze już, Zostanie dziewczynką, która nie dożyła dnia swoich trzynastych urodzin. W roku 2012 w Żorach, mieście położonym w południowej Polsce w województwie śląskim, wydarzyła się historia, która wstrząsnęła lokalną społecznością, ale także całym śląskiem. Okoliczności zaginięcia oraz śmierci dwunastoletniej dziewczynki, Sary Trojanowskiej. Wzbudzają ogromne emocje po dziś dzień. Sprawa nie była na tamten moment bardzo medialna i dziś jest już nieco zapomniana. Sara to jedyna córka państwa Jolanty i Mariana Trojanowskich z Żor. Dziewczynka już od najmłodszych lat zdradzała talenty artystyczne. Była dzieckiem szczególnie wrażliwym na piękno, stąd jej pasje, które skupiały się wokół różnych dziedzin sztuki. Interesowała się zarówno rysunkiem, jak i muzyką. Już jako kilkulatka potrafiła pięknie rysować i robiła to bardzo chętnie, szlifując talent i poprawiając swoją kreskę. W kwestii muzyki również nie pozostawała bierna, uczyła się grać na kilku instrumentach i szło jej całkiem nieźle. Sara była ponadto dobrą uczennicą. Szkoła nie sprawiała jej żadnych problemów, dziewczynka była zdolna i mądra, a rodzice wspierali ją we wszystkich działaniach, które podejmowała. Zarówno w kwestii szkoły, jak i jej pozalekcyjne pasje były dla jej rodziców bardzo ważne. Państwo trojanowscy dbali o swoją jedynaczkę i otaczali ją opieką, Starali się zapewnić jej wszystko, czego potrzebowała. Bezsprzecznie była ich oczkiem w głowie i nie robili z tego żadnej tajemnicy. Wszyscy ich znajomi wiedzieli, że Sara jest przez rodziców bardzo kochana, a być może wręcz rozpieszczana. Pani Jolanta i pan Marian cieszyli się w rodzinnym mieście bardzo dobrą opinią. Pani Trojanowska, mama Sary, od wielu lat pracowała w miejskim ośrodku pomocy społecznej w żorach. Jej współpracownicy nieraz słyszeli opowieści dumnej mamy o zdolnej córce. Kobieta zawsze podkreślała, jak dobre relacje łączą ją z jej jedynym dzieckiem. Mówiła, że Sara nigdy nie sprawiała rodzicom żadnych problemów wychowawczych. Dziewczynka nie tylko dobrze się uczyła, ale była też pracowita i pomocna. Zawsze robiła to, o co prosili ją rodzice, którzy mogli na niej polegać, jeśli chodziło o wykonywanie domowych obowiązków. Dziewczynka miała spore grono koleżanek i kolegów, chętnie się z nimi spotykała, ale z uwagi na to, że dorastała w czasie, kiedy swoją popularność w Polsce zaczynał zdobywać Facebook a gadu-gadu wciąż było jeszcze w miarę popularnym komunikatorem, to dziewczyna korzystała również z takich sposobów komunikowania się z rówieśnikami. Wakacje 2012 roku zbliżają się do końca. Sara ma 12 lat, za dwa tygodnie ma pójść do pierwszej klasy gimnazjum, a już za dwa miesiące skończy 13 lat. Ale w tej chwili o tym nie myśli. Cieszy się ostatnimi chwilami wakacji, jest środa 15 sierpnia. W Kościele katolickim tego dnia obchodzone jest święto niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, a Polacy obchodzą święto Wojska Polskiego oraz wspominają bitwę warszawską, zwaną również cudem nad Wisłą, do której do doszło 92 lata wcześniej. Pogoda jest wyjątkowo piękna. Idealna do spędzania czasu na dworze. Jest ciepło i słonecznie, ale nie jest to jeden z tych upalnych dni, w trakcie których trudno złapać oddech. Przeciwnie, lekki wiaderek sprawia, że dzień jest naprawdę przyjemny. Tata Sary, Pan Marian, proponuje córce wspólną przejażdżkę rowerową, jednak dwunastolatka odmawia, twierdząc, że umówiła się już ze swoją koleżanką Natalią. I planują spotkać się o godzinie 11. Nie mają jakichś większych planów, chcą po prostu spędzić ze sobą czas, porozmawiać, posiedzieć na ławce przed blokiem. Co prawda, siedząc w tym miejscu, nie czekały ich żadne fascynujące rozrywki, jednak Sara i Natalia lubiły swoje towarzystwo, więc czas spędzają na zwykłych pogaduchach i plotkach. W pewnym momencie dziewczynki udają się w okolice sąsiedniego bloku oznaczonego numerem 31. Spędzają tam jakiś czas, a następnie idą do sklepu osiedlowego, by po kilkunastu minutach ponownie wrócić w okolice tego samego bloku, usytuowanego na osiedlu generała Władysława Sikorskiego. Tego dnia na osiedlu w jednym z mieszkań miało się odbyć przyjęcie weselne. Cała klatka schodowa została tradycyjnie przystrojona weselnymi ozdobami. Widać było balony, wstążki i kwiaty, słychać było gwar i muzykę oraz wesołe śmiechy w trakcie wznoszenia toastów. Niby nic szczególnego, zwyczajna rodzinna uroczystość, ale dla dwóch znudzonych nastolatek dźwięk muzyki i wesołych okrzyków zdawał się być całkiem ciekawą atrakcją w ten ciepły dzień. Z zainteresowaniem obserwowały to, co dzieje się na osiedlu i słuchały dochodzącej z bloku muzyki. Czas mijał powoli, a dziewczęta w dalszym ciągu siedziały przed blokiem, nie mając żadnych szczególnych planów na ten dzień. W pewnej chwili Sara zauważyła wychodzącego z klatki mężczyznę. Żadna z dziewcząt nie znała go osobiście, jednak z uwagi na to, że mieszkali na tym samym osiedlu, kojarzyli się wzajemnie. Sara zwraca uwagę na mężczyznę, zerka w jego stronę i widzi to wyraźnie jej koleżanka. Sara mówi Natalii, że nie zna imienia tego mężczyzny, ale wie, że ten mieszka niedaleko w klatce obok, a sama żartobliwie nazywała go motorkiem. Tłumaczy koleżance, że nazywa go w ten sposób, ponieważ zazwyczaj widuje go jeżdżącego na skuterze. Motorek to tak naprawdę 26-letni Robert, który jakiś czas wcześniej Nieformalnie rozstał się z żoną, która wraz z ich niespełna trzyletnią córką pozostały w Warszawie, gdzie cała rodzina dotąd mieszkała razem. Robert zerwał wszelkie kontakty z małżonką i dzieckiem, przyjechał do Żor, ponieważ w tym mieście mieszkali inni członkowie jego rodziny. Na osiedlu Sikorskiego zamieszkiwał ze swoją siostrą i szwagrem. Poza siostrą Robert miał jeszcze troje rodzeństwa, zarówno młodszego, jak i starszego. W żorach, do których niedawno przybył, podjął pracę w firmie budowlanej, w której zajmował się pracami stolarskimi. Po pracy nie spędzał czasu w szczególnie wyrafinowany sposób, najchętniej oddawał się bardzo przyziemnemu zajęciu, jakim było picie alkoholu. Już na pierwszy rzut oka widać było, że mężczyzna nie kontroluje ani ilości spożywanych trunków, ani częstotliwości. W związku z tym podejrzewano, że ma spore problemy z nadmiernym spożyciem alkoholu. Choć zdarza się, że z alkoholizmem bardzo często w parze idzie agresja, to osoby z otoczenia mężczyzny w tym znajomi, rodzina czy koledzy z pracy nie uważali go za osobę agresywną czy konfliktową, a wręcz przeciwnie uważano Roberta za bardzo spokojnego człowieka. Jednak jego spokój nie uratował go przed konfliktem z prawem, które przydarzył się w jego życiu. Robert miał na koncie kilka wyroków, głównie za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu oraz niedostosowanie się do wyroków sądu, ale również za lekkie uszkodzenie ciała. Można się zatem domyślić, że brał udział w jakichś bójkach. Co więcej, mężczyzna miał już za sobą pobyt w zakładzie karnym, spędził w więzieniu półtora roku. Tamtego dnia, kiedy dziewczynki siedziały w pobliżu bloku, w którym mieszkał, 15 sierpnia 2012 roku, mężczyzna, przechodząc obok Sary i Natalii, zauważył zainteresowanie z ich strony, uśmiechnął się, a następnie pomachał do nich. Po chwili podszedł do dziewczynek, Czuć było od niego woń alkoholu. Ale z uwagi na jego miłe zachowanie, Sara i Natalia uznały, że jest sympatyczny i z tego względu nie przejęły się niezbyt przyjemnym zapachem. Robert szczególną uwagę poświęcił Sarze, był wyraźnie zainteresowany rozmową z nią, zrywał dla niej balony i wstążki z ustrojonej klatki schodowej. Później przyniósł jej kwiatki z pobliskiego ogródka, zaczął ją wyraźnie adorować. Prawił jej komplementy, mówił, że ma ładne oczy. Przy okazji zapytał nawet o jej wiek. To, że Sara jest nieletnia i nie ma nawet 15 lat, w ogóle nie zrobiło na nim wrażenia. W dalszym ciągu starał się zdobyć bliższe zainteresowanie Sary. Mężczyzna przedstawił się dziewczynkom swoim prawdziwym imieniem, opowiadał o sobie i w ten sposób pracował nad zdobyciem ich zaufania. Wkrótce przed blokiem pojawił się kolega Roberta o imieniu Maciej. Dołączył do Roberta i nastolatek, zaczęli rozmawiać. Maciek przyjechał na rowerze należącym do Patryka. Szwagra Roberta. Wcześniej pożyczył od Patryka jego jednoślad i teraz pojawił się po to, by go zwrócić. Jednak, z uwagi na to, że zauważył, że Robert dobrze bawi się z dziewczętami, postanowił do nich dołączyć. Do tej pory Sara i Natalia w miarę swobodnie czuły się w towarzystwie Roberta, ale kiedy dołączył do nich jeszcze jeden dorosły mężczyzna, ich zachowanie nieco się zmieniło. Były Odrobinę zmieszane obecnością dwóch dorosłych mężczyzn. Była to jednak raczej nieśmiałość, aniżeli lęk przed jakimkolwiek zagrożeniem. Kiedy więc po dłuższej chwili mężczyźni zaproponowali dziewczynkom wspólny spacer, te nie zaprotestowały. Właściwie i tak nie miały żadnych konkretnych planów na ten dzień, dlatego każda inicjatywa była mile widziana. Najpierw cała czwórka udała się do pobliskiego parku, tam Sara i Natalia usiadły na osobnej ławce. Robert nie rezygnował jednak z kontaktu z dziewczętami, cały czas zagadywał Sarę, próbując zwrócić jej uwagę. Coraz wyraźniej widać było, że dziewczynka pomimo jej bardzo młodego wieku, zwyczajnie podobała mu się. Zapytał nawet Macieja, czy nie mogliby pójść razem z dziewczętami do jego mieszkania. Jednak ten, zszokowany propozycją kolegi, pewnie głównie przez wzgląd na młody wiek dziewcząt, oczywiście stanowczo mu odmówił. Być może nie chcąc mieć kłopotów lub po prostu nie będąc zainteresowanym spouwalaniem się z tak młodymi dziewczętami, postanowił, że opuści towarzystwo i wróci do domu. Nim odszedł, zaproponował jeszcze Robertowi wspólne wypicie piwa wieczorem, na co ten się zgodził. Mężczyźni umówili się, a następnie Maciej pozostawił całą trójkę w parku i ruszył w kierunku swojego domu. Chwilę później Natalia zwróciła się do Sary z prośbą, by wróciły już do domu. Natalia powiedziała, że musi już wracać i miała nadzieję, że jej koleżanka pójdzie wraz z nią. Ta jednak, zauroczona nowym znajomym, postanawia skorzystać z propozycji Roberta i mówi koleżance, że pójdzie z nim na dalszy spacer nad Staw Śmieszek, który jest miejscem spotkań żorskiej młodzieży. Sara i Robert udają się więc w kierunku pobliskiego wiaduktu. Gdy Natalia odchodzi w stronę domu, nastolatki ustalają jeszcze, że spotkają się później w okolicy osiedlowego sklepu. Żegnają się, a Sara z Robertem kontynuują swój spacer. Natalia udaje się do domu, gdzie spędza kilka godzin, jednak o godzinie 18 udaje się w okolice osiedlowego sklepu spożywczego, gdzie miała się spotkać ze swoją przyjaciółką. Ta jednak nie pojawia się w umówionym miejscu. Początkowo Natalia nie jest jakoś szczególnie zdziwiona tym faktem, Postanawia poczekać kilka minut, jednak kiedy Sara nie pojawia się, dziewczyna zaczyna wysyłać do niej SMSy, na które ta jednak nie odpisuje. Z tego względu Natalia wybiera numer Sary i usiłuje się do niej dodzwonić. Kilka długich sygnałów to wszystko, co słyszy w słuchawce. Sara nie odbiera telefonu. Po upływie kolejnych kilku minut dziewczynka decyduje się nie czekać dłużej, dlatego zrezygnowana wkrótce wraca do domu. Natalia nie wie, czy Sara może zagadała się tak długo z nowo poznanym Robertem, czy może jest gdzieś na osiedlu, albo spędza czas z rodzicami. W tym samym czasie na Roberta od ponad pół godziny czeka Maciej, z którym ten się umówił. Mężczyzna próbuje dodzwonić się do kolegi. Ale ten nie odbiera. Mija czas, Maciej dzwoni ponownie i Robert wreszcie odbiera telefon. Jest już wówczas godzina 20:30. Z jakiegoś powodu Maciej nie słyszy zbyt dokładnie tego, co mówi Robert. Mężczyzna prawdopodobnie przebywa w miejscu, w którym zasięg jest nie najlepszy. W związku z czym głos po drugiej stronie jest niewyraźny, a słowa wypowiadane przez Roberta są urywane. W tym samym czasie rodzice Sary są przekonani, że ich córka spędza czas ze swoimi koleżankami. Kiedy jednak zbliża się godzina dwudziesta pierwsza, a na zewnątrz robi się ciemno, państwo trojanowscy zaczynają się niepokoić. Mama co jakiś czas wygląda przez okno, zerkając na ławkę znajdującą się przed blokiem, na której Sara miała zwyczaj siedzieć wraz z koleżankami, ale od kilku godzin ławka była niepokojąco pusta. Sarze nigdy wcześniej nie zdarzało się spóźniać do domu, a jeżeli cokolwiek stawało jej na drodze punktualnego powrotu do domu, to zawsze o tym informowała. Zaniepokojona mama próbuje dodzwonić się do córki, jednak ta najpierw nie odbiera, a kiedy już wreszcie odbiera, po kilku próbach dodzwonienia się, dziewczynka nie jest skora do wyjaśnień. Pani Jolanta pyta córkę o to, gdzie się znajduje, i już nieco zdenerwowana każe jej natychmiast wrócić do domu. Sara odpowiada jednak w sposób zupełnie niepodobny do niej. Rzuca tylko krótkie, lecz stanowcze nie, i mama jest mocno zaniepokojona tym, że w tle rozmowy z córką słyszy męski głos. Ktoś dokładnie instruuje Sarę i mówi, co powinna odpowiedzieć mamie. W tej chwili pani Jolancie rozładowuje się telefon komórkowy, i kobieta nie może ponownie zadzwonić do córki. Zdenerwowana jej zachowaniem, ale także nietypową jak na nią rozmowę, próbuje naładować baterię, choć w minimalnym stopniu, by móc włączyć telefon i czym prędzej spróbować porozmawiać z dziwnie zachowującą się Sarą. Po kilkunastu minutach kobiecie udaje się uruchomić aparat, dzwoni więc do córki, ale wówczas nie udaje jej się uzyskać połączenia z uwagi na to, że telefon nastolatki jest wyłączony. Gdy do domu wraca pan Marian, dowiaduje się od żony, że Sara jeszcze nie wróciła, a ponadto, rozmawiając z mamą przez telefon, odpowiadała jej w bardzo nieprzyjemny sposób, co w ogóle nie pasowało do jej charakteru. Rodzice nie mają zamiaru czekać na Sarę bezczynnie. Pan Marian postanawia wsiąść do samochodu i objechać wszystkie miejsca, w których mogłaby przebywać jego córka. Kiedy nie znajduje jej w żadnym z miejsc, w których spodziewał się ją zastać, postanawia nie ograniczać się wyłącznie do typowych dla Sary miejsc, finalnie sprawdza właściwie każdy zakątek żor. Kiedy te działania nie Przynoszą oczekiwanego rezultatu, mężczyzna postanawia nie tracić więcej czasu i udaje się na miejscowy komisariat policji, by tam zgłosić zaginięcie córki. Jest już godzina 23. Rodzice są bardzo wystraszeni: jest noc, a ich dziecko ma przecież zaledwie 12 lat. Policjanci podchodzą do sprawy zaginięcia Sary bardzo poważnie. Wszystkie patrole w mieście zostają powiadomione o zaginięciu i wyposażone w zdjęcie dziewczynki, jej rysopis oraz opis tego w co była ubrana wychodząc z domu. Policjanci sprawdzają wszystkie możliwe miejsca, także te, które zostały już wcześniej sprawdzone przez pana Trojanowskiego. Na nogi postawiono również funkcjonariuszy spoza Żor. I dzięki temu o zaginięciu dwunastolatki wkrótce wiedziała już cała śląska policja. Niestety, patrolujące ulice żor siły policyjne nigdzie nie zauważają Sary, a dziewczynka w dalszym ciągu nie wraca do domu. Jej telefon jest wyłączony, jednak policjanci nie dają za wygraną, i pomimo późnej pory chodzą od drzwi do drzwi, domów i mieszkań. Koleżanek i kolegów Sary. Trafiają również do mieszkania Dominiki, najlepszej przyjaciółki Sary. Dziewczynki nie widziały się jednak w dniu zaginięcia Sary, i Dominika nie miała pojęcia z kim i gdzie zaginiona spędzała dzień. Następnego dnia, w czwartek 16 sierpnia 2012 roku, rodzice kontynuują poszukiwania już od najwcześniejszych godzin porannych. Obok działań policyjnych państwo trojanowscy prowadzą również poszukiwania Sary na własną rękę. Z pomocą sąsiadów, rodziny, a także znajomych, a nawet nieznajomych, rozwieszają plakaty z wizerunkiem dziewczynki. Bardzo szybko na ulicach miasta, na słupach ogłoszeniowych, przystankach autobusowych – Latarniach ulicznych, klatkach, schodowych i sklepowych witrynach pojawiają się informacje o zaginionej. Bliscy chcą zrobić wszystko, aby o zaginięciu Sary dowiedział się każdy mieszkaniec żor. Działania nie przynoszą jednak pożądanych efektów. Nie zgłasza się nikt, kto mógłby pomóc z rozpaczonym rodzicom i policji. Rodzice zaczynają podejrzewać nawet, że ich córka jest przez kogoś przetrzymywana. Ani przez chwilę nie pomyśleli o ewentualnej ucieczce z domu. Są przekonani, że dziewczynka nie oddaliłaby się sama na tak długo, dlatego obawiają się, że ich córkę mogło spotkać coś złego. Postanawiają ustalić, która z koleżanek Sary widziała ją po raz ostatni i spróbować dowiedzieć się, co wówczas robiły, gdzie były i czy ten ostatni kontakt może mieć znaczenie dla zaginięcia ich córki. Wreszcie po wielu rozmowach z koleżankami Sary, które nie posiadają wiedzy na ten temat, tata Sary trafia na Natalię, z którą Sara spędzała prawie cały poprzedni dzień. Ta bardzo dokładnie opisuje, co robiły i z kim rozmawiały tamtego dnia. Opowiada o tym, jak siedziały przed blokiem i jak zaczepił je Robert. Mówi również o spacerze do parku, opisuje również dokładnie wygląd Roberta. Mówi, że to starszy mężczyzna z blizną pod okiem. Dodała, że jeździ skuterem. Pan Marian Trojanowski udaje się więc do bloku, w którym, według słów Natalii, Mieszka mężczyzna, z którym po raz ostatni widziano jego córkę. Pyta sąsiadów, czy wiedzą, kim jest ten człowiek, i bardzo szybko mężczyźnie udaje się ustalić, że jest to Robert G., a także zdobyć dokładny adres, pod którym mieszka. Pan Marian natychmiast udaje się pod wskazany adres. Drzwi nie otwiera jednak poszukiwany mężczyzna, tylko jego szwagier Patryk. Zapytany o to, czy jest Robert, mężczyzna odpowiada, że nie ma go w domu i nie wie, gdzie można go znaleźć. Jednak pan Trojanowski nie poddaje się, nie chce odejść, dopóki nie otrzyma informacji, która mogłaby pomóc w odnalezieniu jego córki. Stawia więc sprawę jasno, mówiąc, że jego dwunastoletnia córka nie wróciła do domu, jest zaginiona, a ostatnią osobą w towarzystwie, której ją widziano, jest właśnie Robert. To sprawia, że Patryk zaczyna się denerwować. Jednak nie zachowuje się tak, jak pan Marian oczekiwałby, aby Patryk się zachował. Nie chce pomóc w odnalezieniu Roberta, a co za tym idzie w dotarciu do Sary. Przeciwnie, mężczyzna bardzo gwałtownie kończy rozmowę z tatą Sary, a kiedy pan Trojanowski kontynuuje zadawanie patrykowi pytań, ten zaczyna krzyczeć na mężczyznę i posługiwać się wulgarnym słownictwem w celu zniechęcenia ojca dziewczynki do zadawania kolejnych pytań. I to zachowanie mężczyzny sprawia, że pan Marian natychmiast dzwoni na policję i przekazuje im to, co udało mu się ustalić. Policjanci błyskawicznie zabierają się za poszukiwanie mężczyzny, którego dane ustalił pan Trojanowski. Chcą porozmawiać z Robertem i skonfrontować wersję zdarzeń przedstawioną przez Natalię z tym, co ma do powiedzenia mężczyzna. Patrole policyjne znowu pojawiają się na ulicach Żor. Policjanci starają się ustalić krąg rodziny oraz krąg znajomych Roberta. Pukają do drzwi mieszkań, w których mężczyzna może przebywać. Po kilku godzinach docierają do mieszkania kolegi Roberta o imieniu Maciej. Policjanci pukają, jednak nikt nie otwiera. Ale to właśnie tutaj przebywa Robert. Kiedy policjanci pukają do drzwi, Robert prosi Macieja, by ich nie otwierał. Sam wychodzi na balkon, chce się tam schować przed funkcjonariuszami. Widzi jednak, że dalsze ukrywanie się nie ma, nie ma sensu, ponieważ w całym mieście na każdym kroku widać policjantów poszukujących Sary, ale także jego. Mężczyzna stojąc na balkonie postanawia zadzwonić na komisariat policji. Dyżurnemu tłumaczy, że nie ma zamiaru się ukrywać i zapewnia, że za pół godziny pojawi się na komendzie i złoży odpowiednie wyjaśnienia. Swojemu koledze Maciejowi Robert tłumaczy, że jest o coś podejrzany i szuka go policja, nie mówi jednak o co dokładnie chodzi. Robert wkrótce opuszcza mieszkanie Maciej'a i zgodnie z tym, co przekazał dyżurnemu policji, zjawia się na komendzie jeszcze przed upływem wyznaczonej godziny. Potwierdza, że poprzedniego dnia spotkał się z Sarą i Natalią, a następnie poszli na spacer, po czym rozdzielili się. On został tylko z Sarą, ale po upływie krótkiego czasu rozdzielili się i on nie dysponuje wiedzą o tym, gdzie dziewczynka może się w tej chwili znajdować. Nie ma również pojęcia, dlaczego nie wróciła do domu. Policjanci pytają go również o jego nieodpowiednie zachowanie w stosunku do dziewczynki. Opowiada, że, że nie były to żadne zaloty, tylko niewinne żarty i nic poza tym. Z uwagi na to, że policjanci nie mają żadnych dowodów na to, by mężczyzna skrzywdził zaginioną Sarę, nie mają podstaw zatrzymania go. Muszą go wypuścić. Prosto z komendy Robert udaje się ponownie do swojego kolegi Macieja, który przecież przez chwilę towarzyszył Robertowi i dziewczynkom poprzedniego dnia. Maciej miał wrażenie, że jego kolega nie mówi prawdy i że cała ta sytuacja może przerodzić się dla niego w poważne kłopoty. Przygląda się koledze i widzi, jak Robertowi ze zdenerwowania trzęsą się ręce. Jest wyraźnie zestresowany, co w ogóle nie pasuje do jego osobowości i codziennej postawy. Maciej zwraca również uwagę na to, że Robert ma na sobie cały czas to samo ubranie, które miał na sobie poprzedniego dnia. Na jego twarzy widać zmęczenie, w związku z czym Maciej podejrzewa, że jego kolega w ogóle tej nocy nie spał. Robert wytłumaczył koledze, że właśnie był na przesłuchaniu, i policja wypytuje go o wczorajszy wieczór. Nie owijając w bawełnę, prosi kolegę o zapewnienie mu alibi. Dokładnie mówi mu, co ma powiedzieć na wypadek, gdyby policjanci pytali go o poprzedni wieczór. Robert instruuje kolegę, by potwierdził jego słowa, według których Robert nie spędzał z Sarą czasu sam na sam, tylko że po tym jak Natalia poszła do domu, to Robert poszedł odprowadzić Macieja do domu, natomiast Sara poszła dokądś sama. I żaden z nich nie ma informacji na temat tego, co stało się z dziewczynką później. Po ustaleniu wspólnej wersji, Robert przeprosił kolegę za to, że wmieszał go w swoje problemy. Maciej nie był zachwycony tym, co powiedział mu Robert. Zachował zdrowy rozsądek i nie miał zamiaru mówić nieprawdy. Nie chciał także zostać wmieszany w sprawę, która kompletnie go nie dotyczy. Więc kiedy policjant telefonicznie poprosił go o przyjechanie na komisariat w celu złożenia zeznań, Maciej bez chwili wahania robi to i przedstawia policję prawdziwą wersję wydarzeń, zgodną z tym, co wcześniej powiedziała Natalia. Maciej nie ma zamiaru składać fałszywych zeznań, za które grozi odpowiedzialność karna. Miał jednak nadzieję, że Robert nie ma niczego wspólnego z zaginięciem dziewczynki i wierzył, że dziecko wkrótce znajdzie się i cała sprawa okaże się być tylko zwykłym nieporozumieniem. Mijają kolejne godziny. Tata Sary nadal patroluje ulice, uliczki, zaułki, jednak bez powodzenia. Dziewczynka jakby zapadła się pod ziemię. Pan Marian jeździ tak całą noc. Mimo tego, że następnego dnia musi iść na ranną zmianę do pracy, tej nocy oboje z żoną w ogóle nie śpią. Z nerwów oraz czekając na powrót swojej jedynej córki, nie są w stanie zasnąć. Robert czuje, że pali mu się grunt pod nogami, ponieważ cała uwaga policji skupia się na nim. To właśnie on był ostatnią osobą, która widziała Sarę przed zaginięciem. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że funkcjonariusze będą próbowali rozmawiać z nim do skutku, aż dowiedzą się prawdy o tym, co stało się z Sarą i w jakich okolicznościach zaginęła. Boi się, że nie uwierzyli jego słowom, słowom o tym, że nie ma pojęcia co stało się z dziewczynką. W piątek 17 sierpnia 2012 roku mężczyzna usiłuje nawiązać telefoniczny kontakt z kuratorką sądową, która zajmowała się jego sprawami. Już o godzinie 7 rano zasypuje kobietę wiadomościami. Tak, gdy tylko zapoznaje się z ich treścią, jest bardzo zdziwiona, ponieważ sms brzmią dość rozpaczliwie. Mężczyzna bardzo prosi w nich o pilne spotkanie. I jest to tym bardziej dziwne, że do tej pory Robert nie zabiegał w taki sposób o kontakt, a już na pewno nie o tak wczesnej porze dnia. Kobieta zrozumiała, że musi to być jakaś naprawdę pilna sprawa. Nie tracąc czasu, kuratorka jedzie do mieszkania, w którym przebywa Robert. Ten otwiera jej drzwi, jest wyraźnie zdenerwowany i spięty. Mężczyzna mówi, że ponownie ma problemy z policją, która szuka go oraz nakłania do składania obciążających go zeznań. Póki co w charakterze świadka, ale ma poważne obawy, że może zostać niesłusznie oskarżony o coś, z czym nie ma nic wspólnego i jako podejrzany będzie musiał składać wyjaśnienia, a tego chciałby uniknąć. Twierdzi, że funkcjonariusze są w stosunku do niego niemili, wywierają na nim presję, podczas gdy on jest niewinny i nie ma żadnego związku z zaginięciem Sary Trojanowskiej. Robert przedstawia kobiecie wersję, która mija się z rzeczywistością. Według tego, co mówi, to Maciej, jego kolega, miał zostać sam na sam z Sarą, a nie on. Kuratorka nie zna szczegółów sprawy, dlatego niewiele rozumie w ner z nerwowych i chaotycznych słów swojego podopiecznego. Przez cały piątek, 17 sierpnia 2012 roku, rodzice Sary nie zaprzestali poszukiwań swojej córki. Policjanci nie tylko z żor, ale również z wielu innych jednostek policji na Śląsku poszukują dziewczynki. Przez cały dzień. Nie trafiają na żaden ślad. Rodzice pytają policjantów o możliwość zlokalizowania jej telefonu. Byli już absolutnie przekonani, że ich córce stało się coś złego, bo przecież już dawno odezwałaby się do rodziców i dała znać, gdyby nic poważnego się nie stało. Los Sary nie pozostawał nikomu obojętny i każdemu zależało na tym, aby odnalazła się cała i zdrowa. Każdy, kto wiedział o zaginięciu dziewczynki, angażował się w jej poszukiwania, a rodzicom Sary współczuli wszyscy. Natalia, koleżanka Sary, która spotkała się z nią 15 sierpnia, cały czas myślała o zaginionej i coś nie dawało jej spokoju. Cały czas zastanawiała się, czy to Robert mógł skrzywdzić jej koleżankę. Wraz z czternastoletnią Dominiką inną, koleżanką Sary, postanowiły udać się do miejsca, w którym Natalia i Sara rozstały się tamtego dnia. Natalia poszła do domu, zaś Sara udała się na dalszy spacer z Robertem. Dziewczęta dotarły więc do parku, dokładnie do tego samego miejsca, w którym Sara była widziana po raz ostatni. Natalia pamiętała, w którą stronę koleżanka poszła z Robertem. Wraz z Dominiką postanowiły teraz pójść w kierunku, w którym tamtego dnia Sara odeszła z mężczyzną. Idąc, rozglądały się w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów obecności Sary. Dotarły wreszcie w okolice miejscowego akwenu. Był to staw położony w pobliżu parku. Dziewczęta miały przeczucie, że Robert mógł zabrać ich koleżankę właśnie w to miejsce. Dziewczęta zbliżają się do wody i bardzo uważnie obserwują jej tafle. Wreszcie dostrzegają coś, co sprawia, że z przerażenia uciekają z tego miejsca. O godzinie 13:15 w komendzie miejskiej policji w żorach rozlega się dźwięk dzwoniącego telefonu. Dyżurny podnosi słuchawkę i słyszy roztrzęsiony głos młodej dziewczyny. Zdenerwowana nastolatka informuje go, że najprawdopodobniej wraz z koleżanką odnalazły właśnie ciało zaginionej przed dwoma dniami dwunastoletniej Sary Trojanowskiej. Dziewczynki są wstrząśnięte odkryciem. Dominika, bo to ona dzwoni na policję, Twierdzi, że ciało Sary znajduje się w miejscowym stawie. Dyżurny instruuje nastolatki, aby te poczekały na przyjazd funkcjonariuszy na wiadukcie, znajdującym się przy stawie. Tym samym chce odciągnąć je od przerażającego widoku zwłok koleżanki. Na miejsce makabrycznego odkrycia natychmiast zostaje wysłany policyjny patrol. Policjanci potwierdzają, że w stawie śmieszek położonym nieopodal ulicy Pszczyńskiej znajduje się ciało nastolatki. Choć nie ma stuprocentowej pewności, to jednak wszystko wskazuje na to, że jest to zaginiona od dwóch dni Sara Trojanowska. Nastolatki, które znajdują ciało dziewczyny, zostają otoczone opieką i pomocą ze strony policjantów, którzy przecież sami na co dzień również nie mają do czynienia z przypadkami odnajdywania zwłok. I już dla nich takie odkrycie stanowi duże wyzwanie, a co dopiero dla dwóch nastolatek, które przed chwilą znalazły ciało należące najprawdopodobniej do ich najbliższej koleżanki. W stawie, w odległości około jednego metra od brzegu, głową w dół leżało częściowo roznegliżowane ciało dziewczynki. Majtki nastolatki oraz stanik były zsunięte. Na sobie dziewczynka miała białą bluzkę. Brakowało spodenek oraz butów, których początkowo nie znaleziono. Dopiero późniejsze działania strażaków, przeprowadzone na wodzie i pod wodą, pozwoliły na odnalezienie reszty odzieży dziewczynki. Nie było to łatwe, z uwagi na to, że dno stawu było bardzo zanieczyszczone, co utrudniało strażakom pracę. Ubranie nastolatki wydawało się być w pewnych częściach podarte, rozszarpane, jakby ktoś siłą je z niej ściągał. Ciało dziewczynki zostało wyciągnięte na brzeg i przekazane do badań. Na miejsce został sprowadzony lekarz, aby wystawić akt zgonu. Nie było żadnych wątpliwości co do tego, że dziewczynka nie żyje od kilkudziesięciu godzin. Jednak obecność lekarza w takiej sytuacji jest koniecznością związaną z procedurami. O godzinie 17:00 tragiczna wiadomość o odnalezieniu ciała nastolatki zostaje przekazana rodzicom Sary. Zdecydowano się na przeprowadzenie okazania ciała państwu trojanowskim w celu identyfikacji zwłok. Początkowo nie przekazano informacji na temat okoliczności ujawnienia ciała. Dlatego rodzice Sary nie wiedzieli ani kto, ani gdzie i w jaki sposób odnalazą ciało dziewczynki. Państwo trojanowscy najpierw zobaczyli zdjęcie osoby znalezionej w stawie, ale z uwagi na to, że Sara przebywała tak długo w wodzie, jej wygląd całkowicie się zmienił i na podstawie zdjęcia trudno było ustalić tożsamość. Zdecydowano się więc na wizytę w prosektorium i okazanie rodzicom ciała na żywo. Dopiero wówczas byli w stanie potwierdzić, że jest to ich córka. W czasie, kiedy państwo trojanowscy identyfikowali ciało córki, Robert przebywał już na komendzie policji. Został zatrzymany już półtorej godziny po odnalezieniu zwłok, jeszcze przed formalną identyfikacją. O godzinie 14:50 17 sierpnia 2012 roku na nadgarstkach mężczyzny policjanci założyli kajdanki i doprowadzili go na komendę. Noc spędził w areszcie, zaś następnego dnia, w sobotę 18 sierpnia 2012 roku, rozpoczęło się przesłuchanie. Mężczyzna od razu przyznał się do popełnienia zbrodni. Mimo przyznania się, w czasie składania wyjaśnień mężczyzna nie był w stanie powiedzieć, dlaczego to zrobił i czym kierował się w swoim postępowaniu. Wersja, którą przedstawił policjantom, wydawała się wiarygodna, choć część informacji zdawała się być niejasna. Według Roberta wydarzenia z dnia 15 sierpnia wyglądały następująco. Tego dnia mężczyzna wypił około 95 litrowych butelek piwa, więc pod wieczór był już nietrzeźwy. Kiedy przed blokiem zobaczył dziewczynki, postanowił do nich dołączyć. Od początku próbował przede wszystkim zagadywać Sarę. W pewnym momencie dołączył do nich jego kolega Maciej i we czworo poszli na spacer do parku. Po chwili zarówno Maciej, jak i koleżanka Sary Natalia zostawili Roberta i Sarę samych. Mężczyzna zaproponował dziewczynie dalszy spacer nad staw i wiadukt. Byli tam sami przez około trzy. Cztery godziny, choć do końca sam nie był w stanie określić przedziału czasowego. Wiedział na pewno, że kiedy dosz, doszło do zabójstwa, było już ciemno. Para zatrzymała się najpierw pod wiaduktem, tam usiedli i chwilę rozmawiali, w pewnym momencie zaczęli się całować, do czego według niego doszło z inicjatywy dziewczynki. Sara żaliła mu się trochę na rodziców. Robert poczęstował ją piwem oraz zapalił z nią papierosa. Poza tym nie wydarzyło się nic szczególnego, według jego wersji nie doszło do niczego więcej, chociaż dziewczynka zaproponowała mu seks. Według jego relacji sama także odpięła swój stanik i spodenki. Mężczyzna pozwolił sobie wówczas na to, aby dotykać ją w miejscach intymnych, jednak w pewnym momencie Sara spieszyła się i chciała to przerwać. Wówczas zerwała się z miejsca i zaczęła uciekać. Zbiegała na dół, zejście było wyłożone betonowymi płytami i było dość strome, więc dziewczynka poślizgnęła się. Robert, chcąc zatrzymać Sarę przed ucieczką, ześlizgnął się po betonowych płytach za nią. Po chwili znaleźli się na samym dole. Sara nie miała ochoty na jego towarzystwo, dlatego zaczęła iść w stronę Stawu. Ten jednak nie dawał za wygraną i ruszył za nią. Po chwili znaleźli się nad Stawem, jednak tego, co wydarzyło się w tym miejscu, Robert nie był w stanie dokładnie sobie przypomnieć. Wyjaśnił, że jedyne co pamięta, to że Sara w tamtym momencie Miała odpięte i lekko zsunięte spodenki, dlatego mógł je zdjąć przez przypadek, następując na nie, kiedy byli już nad stawem, lub też w trakcie ucieczki Sary. Jednak mówi to tylko na podstawie swoich przypuszczeń, ponieważ zupełnie nie pamięta tej sytuacji. Robert nie był w stanie opisać przebiegu zbrodni. Twierdził, że zupełnie nie pamięta, co się stało. Pewnym jest, że przestraszył się konsekwencji związanych ze spotkaniem z dziewczynką. Mógł zostać oskarżony i skazany za molestowanie nieletniej. Na pewno nie uniknąłby więzienia, a ponieważ był wcześniej w zakładzie karnym, wiedział doskonale, jak traktowani są przestępcy, którzy dopuścili się przestępstw na dzieciach. Składając wyjaśnienia, Robert powiedział, że nie wie, co go opętało wtedy nad stawem. Ustalono, że zaciągnął Sarę do wody i popchnął ją. Dziewczynka przewróciła się. Wówczas mężczyzna przytrzymał jej głowę pod wodą i z tego co pamięta, podtapiał ją przez około 10 minut. Trzymał ją i przyciskał do dna. Działał jak w amoku i dopiero kiedy przestała się ruszać, Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Ciało swojej ofiary ukrył w szuwarach, a rzeczy należące do Sary, takie jak buty czy telefon komórkowy, które pozostały na brzegu, po prostu wrzucił do stawu. I tutaj, taka mała dygresja, podobnie wyglądała zbrodnia, którą omawiałam kilka tygodni temu w odcinku zatytułowanym Zazdrość. Ale w tamtej sprawie sprawcą nie był dorosły mężczyzna. Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze tego odcinka, nie będę zdradzała rozwiązania, ale chciałam tylko wspomnieć, że te zbrodnie są do siebie dość podobne w kwestii mechanizmu dokonywania zbrodni, natomiast nie w kwestii motywu czy też samej osoby sprawcy. Jeśli jeszcze nie słyszeliście tego odcinka, to polecam. Ale wracając do sprawy Sary, po tym jak Robert pozbawił dziewczynkę życia i pozbył się należących do niej przedmiotów, udał się do domu. Do mieszkania dotarł około godziny dwudziestej pierwszej. Myślał o tym, co się stało i tej i tej nocy nie mógł zasnąć. Być może męczyły go wyrzuty sumienia, a może po prostu bał się konsekwencji popełnionego przez siebie czynu. Mężczyzna został przesłuchany ponownie w obecności prokuratora. Przeprowadzono również wizję lokalną, ale za każdym razem wersja podawana przez Roberta była identyczna. Nigdy nie zmieniał swoich wyjaśnień, co pozwalało wierzyć, że jego słowa mogą być wiarygodne. Co więcej, przeprowadzony na miejscu eksperyment wykazał, że rzeczywiście mogło dojść do zabójstwa w taki sposób, jaki opisał. W swoich pierwszych wyjaśnieniach. Wizja lokalna została przeprowadzona na miejscu zbrodni w dniu 23 sierpnia. Był to czwartek. Tego dnia Robert został doprowadzony na staw przez policjantów. Dokładnie przedstawił i pokazał przebieg tamtego spotkania z Sarą. Wizję zarejestrowano i zabezpieczono jako kolejny dowód winy oskarżonego który w tamtym momencie miał już postawione zarzuty i otrzymał 3-miesięczny areszt na podstawie wyroku sądu. Jednak zaledwie kilka dni później mężczyzna wycofał się ze swoich dotychczasowych słów. Twierdził, że został w te zbrodnie wrobiony przez inne osoby. Funkcjonariusze uważnie słuchają tych rewelacji. Są zaskoczeni nagłą zmianą tego, jak sprawę przedstawia Robert ale są doświadczeni i wiedzą, że takie sytuacje się zdarzają. Niektórzy przyznają się do nieswoich zbrodni, a potem zaczynają mówić prawdę, ale jeszcze częściej ludzie najpierw przyznają się do popełnionych przez siebie czynów, a potem kłamią, że ktoś ich do czegoś zmusił. I wiele wskazuje na to, że wymiar sprawiedliwości ma tu do czynienia z tą drugą opcją. Kiedy sprawca usiłuje uniknąć kary. Robert mówi teraz, że inicjatorem spotkania z Sarą i Natalią był Maciej, jego kolega. I według tej wersji to właśnie kolega Roberta zaproponował, by zebrać nastolatki na spacer. Kiedy Natalia odłączyła od grupy, poszli pod wiadukt we troje, a nie we dwoje, jak wyjaśnił Robert w trakcie pierwszego przesłuchania. Wkrótce do znajdującej się pod wiaduktem trójki dołączyli kolejni ludzie i mieli to być trzej koledzy Macieja, którzy wspólnie z nim mieli być odpowiedzialni za śmierć nastolatki. Robert nie był jednak w stanie ocenić, który z nich i w jakim stopniu jest za tę śmierć odpowiedzialny. Twierdził, że nie posiada wiedzy na temat tych szczegółów, bez żadnych problemów opisał za to z wielką precyzją, jak byli ubrani. Znał również niemal co do minuty dokładną godzinę przybycia mężczyzn do miejsca, w którym się spotkali. Robert przekonywał dalej, że nie jest sprawcą zabójstwa, a wręcz próbował wykreować się na bohatera. Twierdził, że stanął w obronie dwunastoletniej Sary, ale nie miał szans z rosłymi przeciwnikami, którzy nie tylko byli silniejsi, ale mieli też przede wszystkim przewagę liczebną. Mężczyzna zmienił również swoje wyjaśnienia w kwestii spożycia alkoholu i w pierwotnej wersji, wersji twierdził, że wypił sporo piwa, co miało wpływ na jego zachowanie. Tym razem twierdził, że w ogóle nie spożywał alkoholu, natomiast oprawcy Sary zażyli według niego amfetaminę i być może właśnie to miało wpływ na ich zachowanie. Robert z dużym przejęciem opisywał, w jaki sposób mężczyźni pozbawili dziewczynkę życia, a następnie ukryli jej ciało. Twierdził, że po tym, jak zabili Sarę, swoją agresję skier skierowali przeciwko niemu, i to on miał stać się ich kolejną ofiarą. Twierdził, że był przez nich duszony, kopany, bity pięściami po twarzy oraz ciągnięty po ziemi, a jeden z kolegów Macieja miał nawet stawać na dłoni Roberta. Mężczyzna opowiadał, jak zabójcy Sary grozili jego rodzinie miał przecież żonę i córkę, co prawda z żoną się rozstał i kobieta wraz z dzieckiem mieszkały daleko, ale dla tego typu przestępców odległość nie stanowiła przecież żadnej przeszkody. Ponadto w żorach mieszkała matka i siostra Roberta i to właśnie je mogli mieć na myśli przestępcy mówiąc, że zamierzają skrzywdzić jego rodzinę. Do sprawcy chcieli w ten sposób wymusić na mężczyźnie milczenie. Według jego słów, bali się, że ten wyda ich policji. Był przecież świadkiem nie tylko molestowania małoletniej, ale również morderstwa dokonanego przez tych ludzi. Stanowił w więc dla nich zagrożenie i, jak sam przekonywał przesłuchujących go, jego zeznania mogłyby doprowadzić do tego, że mężczyźni trafiliby do więzienia, a na to na pewno nie mieli ochoty. Robert powiedział, że zabójcy Sary ukradli należący do niego plecak, a na którym znajdowały się ślady jego krwi. Uważał, że plecak ten jest dowodem na jego prawdomówność, a także jest on potwierdzeniem jego obecnej wersji, według której to nie on jest zabójcą Sary. Ostatecznie plecak, o którym mówił Robert, został znaleziony w mieszkaniu Maciej'a. Nie było na nim jednak żadnych śladów krwi, o których mówił Robert, a które miały być dowodem pobicia go przez rzekomych sprawców zabójstwa. Policjanci pytali, dlaczego sprawcy mieliby ukraść plecak, czy było w nim coś cennego, a może sam plecak przedstawiał jakąś większą wartość. Robert nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Nie znalazł również wytłumaczenia na pytanie o to, dlaczego przedmiot znalazł się później w mieszkaniu jego kolegi. Policjanci przypomnieli mężczyźnie, że nigdy wcześniej nie mówił o plecaku, nie skarżył się również na żadne problemy zdrowotne czy też rany, które mogłyby tłumaczyć fakt tych rzekomych plam krwi na plecaku. Przesłuchano policjantów, którzy dokonali realizacji, Czyli zatrzymania podejrzanego Roberta, ale i oni nie zauważyli u mężczyzny żadnych obrażeń, a takie przecież powinien mieć, jeśli, jak twierdził, doszło do starcia między nim a trzema mężczyznami, którzy jego zdaniem pozbawili życia dwunastoletnią Sarę. Nie miał żadnych siniaków, żadnych otarć, niczego, co mogłoby wskazywać na to, że brał udział chociażby w drobnej. Szarpaninie. Wyjaśnienia obciążające Macieja oraz jego kolegów nie zostały uznane za wiarygodne, ponieważ nie znaleziono na nie żadnego potwierdzenia w materiale dowodowym. Historia opowiadana przez mężczyznę była tylko nieudolną próbą zrzucenia odpowiedzialności za własne czyny na inne osoby. Przed prokuraturą postawione zostało teraz bardzo ważne zadanie. Udowodnienie winy podejrzanemu, a sąd musiał zweryfikować dostępny materiał i wydać sprawiedliwy wyrok. Na sali sądowej pojawili się świadkowie, którzy zeznawali w tej sprawie: zarówno osoby, które zostały pomówione przez Roberta o udział w zbrodni, jak również osoby, które znały oskarżonego i wiedziały, co robił w dniu śmierci Sary. Niektórzy widzieli go w okolicy bloku, gdzie rozmawiał z dziewczętami. Inni widzieli go, gdy wracał ze spaceru sam. Przeprowadzono szereg badań i eksperymentów procesowych, powołano biegłych z różnych dziedzin, i wszystkie wyniki badań oraz opinie ekspertów powołanych do sprawy potwierdziły pierwszą wersję zdarzeń, którą Robert przedstawił zaraz po zatrzymaniu. Badania wykazały, że przyczyną śmierci dwunastoletniej Sary Trojanowskiej było gwałtowne uduszenie w wyniku utonięcia, na co wskazywała między innymi obecność wodnistej i piaszczystej treści w przełyku i żołądku dziewczynki oraz inne obrażenia, takie jak na przykład uszkodzenie mózgu oraz rozedma płuc. Badania nie przyniosły natomiast jednoznacznej odpowiedzi, czy Sara przed śmiercią została wykorzystana seksualnie z całą pewnością nie doszło do gwałtu. Na ciele nastolatków nie znaleziono żadnych obrażeń, które mogłyby na to wskazywać, błona dziewicza nie została naruszona, a na ciele dziewczynki nie ujawniono żadnych śladów biologicznych pochodzących od Roberta lub też żadnego innego mężczyzny, jednak nie można wykluczyć, że zostały one zmyte w trakcie, kiedy ciało znajdowało się w wodzie. W toku przeprowadzonych czynności udało się ustalić, że druga wersja przedstawiona przez podejrzanego była nieprawdziwa, a żadna z pomówionych przez niego osób nie miała związku ze zbrodnią. Robert wymyślił historię o kolegach Maciej'a, aby odciągnąć od siebie uwagę śledczych i prokuratury, a siebie postawić w roli ofiary, choć tak naprawdę był jedynym sprawcą zabójstwa. Nie istnieją żadne dowody świadczące o tym, by ktokolwiek zastraszał go czy pobił. Jego rzekomych obrażeń nie zauważyła ani pani kurator, która spotkała się z nim na jego prośbę, ani siostra, szwagier czy też znajomi mężczyzny. Wykluczono również, by do zbrodni przyznał się początkowo z obawy przed tym, że rzekomi sprawcy mogli skrzywdzić jego bliskich. Przede wszystkim mężczyzna od dawna nie mieszkał ze swoją żoną i córką. Nie tylko nie utrzymywał z nimi stałego kontaktu, ale wręcz nie znał ich aktualnego miejsca zamieszkania. Nie próbował ich znaleźć, aby ostrzec przed grożącym im niebezpieczeństwem. Nie podjął również żadnych działań, które mogłyby wskazywać, by chciał ochronić czy też ostrzec rodzinę mieszkającą w żorach. Prawdopodobnym motywem, jakim kierował się, Robert oskarżając Macieja i jego kolegów było to, że Maciej odmówił zapewnienia mu alibi i w związku z tym Robert postanowił wrobić go we współudział w zbrodni i w całą sprawę wciągnąć również jego kolegów, którzy nawet nie przebywali wówczas w okolicy zdarzenia. Przed sądem zeznawała również siostra podsądnego. Która twierdziła, że w dniu zabójstwa miała spotkać się ze swoim bratem, umówili się wcześniej, ale Robert nie pojawił się na rodzinnym spotkaniu. Nie odbierał również telefonów, ani nie odpisywał na wysyłane do niego wiadomości. Kobieta wspomina, że brat nigdy nie wyjaśnił jej powodu, dla którego nie stawił się na spotkaniu. Ponadto nie mógł spać w nocy z 15 na 16 sierpnia. A w okresie między zabójstwem a zatrzymaniem był zdenerwowany i ewidentnie czymś zestresowany. Pytany o powód swojego zdenerwowania nie wspomniał, aby ktoś go pobił, inaczej też siostra przedstawia kwestię plecaka. Według siostry Robert sam zostawił go u Maciej'a, na plecaku nie było też żadnych śladów krwi. Znaleziono na nim jedynie kilka białych śladów przypominających kredę. Jeśli natomiast chodzi o zachowanie Macieja, kobieta wspomniała, że mężczyzna, choć nie chciał udzielić koledze Alibi, to był przekonany o niewinności Roberta. Rozmawiał z jego siostrą, martwił się zarówno o nią, jak i o swojego kolegę. Z troską Pytał o samopoczucie i był gotowy pomóc i wspierać rodzinę Roberta, myśląc, że ten jest niewinny i nie ma nic wspólnego z tą zbrodnią. Pocieszał kobietę, że jest przekonany, iż jej brat nie mógł zrobić czegoś tak potwornego. Maciej musiał być naprawdę bardzo zaskoczony, dowiadując się, że jego kolega nie tylko dopuścił się tej zbrodni, ale był również w stanie zrzucić na niego winę za ten czyn. Robert został również poddany obserwacji psychiatrycznej i z opinii biegłych psychologów i psychiatrów z państwowego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych jasno wynika, że w momencie popełnienia morderstwa był osobą poczytalną, czyli dokładnie wiedział, co robi oraz do czego mogą doprowadzić jego działania. Nie jest on osobą cierpiącą na żadne choroby psychiczne. Nie jest też upośledzony umysłowo. Stwierdzono u niego natomiast pewnego rodzaju zaburzenia osobowości. Wykazano również, że poziom jego inteligencji jest niski i określono go jako znacznie poniżej przeciętnej. Robert wykazuje również skłonności do manipulowania innymi oraz do fantazjowania. Ma problemy z poprawnym wypowiadaniem się, choć nie przeszkadza mu to w kreowaniu siebie na osobę pokrzywdzoną. Przedstawia się w dobrym świetle i stara się w, jak, w taki sposób manipulować otoczeniem, aby wydawać się ludziom lepszą osobą niż jest w rzeczywistości. Ponadto biegli doszli do wniosku, że Robert za wszelką cenę, nie zważając przy tym na innych, przerzuca odpowiedzialność za swoje czyny, problemy czy niepowodzenia na innych. I nie widzi swojej winy, oraz nie czuje się w żaden sposób za siebie odpowiedzialny. Mimo iż orientuje się w przyjętych przez społeczeństwo normach, zarówno moralnych, jak i prawnych, to nie chce się do nich dostosowywać. W jego opinii Sara nie była dwunastoletnią dziewczynką, tylko seksowną kobietą, i według ekspertów ma on skłonności do zachowań agresywnych. Jest osobą, która chce dominować i z siłą wywierać presję na otoczeniu, o czym świadczyć mogą skłonności do samookaleczania się. Trudno było również w 100% określić, czy mężczyzna faktycznie jest osobą uzależnioną od alkoholu i jaki wpływ miało to na jego zachowanie podczas morderstwa. Nawet w tym przypadku Robert nie potrafił przedstawić jednej spójnej wersji, Kilkukrotnie przedstawiał sprzeczne informacje na temat tego, od kiedy spożywa alkohol i w jakich ilościach, oraz jaki jest stan jego uzależnienia. Raz mówił, że pije od 14 roku życia, innym razem twierdził, że po raz pierwszy sięgnął po alkohol w wieku 17 lat. Nie było również spójności co do kwestii ilości spożywanego alkoholu oraz częstotliwości. Najpierw Twierdził, że pije tak zwanymi ciągami, innym zaś razem zapewniał, że pije niewiele i rzadko. Specjaliści po wykonaniu należytych badań doszli jednak do wniosku, że alkohol nie miał większego wpływu na działania Roberta i ilość spożywanych trunków nie miała większego wpływu na podejmowane przez niego decyzje. Jednak określono, iż alkohol działa na niego w taki sposób, że pozbawia go. Tak zwanych hamulców. I w opinii biegłych, Robert nie przejawiał także żadnych zaburzeń seksualnych, a popełniona przez niego zbrodnia wynikała po prostu z niedostosowania społecznego oraz nieprzestrzegania przez niego norm moralnych, etycznych oraz prawnych. Znajomi i rodzina, choć bardzo zaskoczeni, kiedy zostali skonfrontowani z materiałem dowodowym, w sprawie nie mieli żadnych wątpliwości co do winy mężczyzny. A jedyną osobą, która do samego końca wierzyła w niewinność Roberta, była jego mama. Kobieta nie tylko starała się przedstawić syna w jak najlepszym świetle i wybielać go w oczach opinii publicznej, to uważała, że jej syn został wrobiony, a za zbrodnią stoi Maciej. Robert pisał do matki listy z aresztu, w których Utwierdzał ją w przekonaniu o swojej niewinności. Zapewniał, że nie jest zdolny do popełnienia zbrodni. Trudno też ocenić, czy kobieta rzeczywiście wierzyła synowi, czy po prostu wypierała prawdę i chciała wierzyć w niewinność syna. W sądzie, pomimo odpowiedzialności karnej, zeznała, że widziała plecak poplamiony krwią, choć taka sytuacja absolutnie nie mogła mieć miejsca. Kobieta robiła jednak wszystko, by jej syn został uniewinniony. Poza zebraniem materiału dowodowego i wysłuchaniem zeznań świadków, prokurator miał za zadanie sprawdzić jeszcze jedną bardzo istotną kwestię. Chodziło o ustalenie, czy zbrodnia na Sarze mogła zostać wcześniej zaplanowana i czy Robert mógł Sarę obserwować i czekać na dogodny moment, kiedy będzie mógł wreszcie zostać z dziewczynką sam na sam w miejscu, w którym dokonanie zabójstwa będzie ułatwione. Ojciec dziewczynki pełnił w czasie procesu rolę oskarżyciela posiłkowego i to właśnie on zasugerował, że być może Robert zaplanował skrzywdzenie jego córki. Mieszkał w pobliżu, właściwie po sąsiedzku i mógł, obserwując dzieci, wybrać Sarę na swoją ofiarę a następnie dokładnie zaplanować popełnienie zbrodni. Jednak były to tylko, tylko przypuszczenia z rozpaczonego ojca, których nie dało się w żaden sposób udowodnić. Wiele wskazywało na to, że nie istniał tu element planowania, a zbrodni Robert dokonał w wyniku zaistniałych okoliczności. Przesłuchiwane w toku postępowania koleżanki Sary nigdy nie słyszały, by dziewczynka spotykała się z Robertem wcześniej, nie mówiła im o znajomości z dorosłym mężczyzną, a już na pewno nie słyszałyby Sara wypowiadała imię swojego zabójcy. Co prawda Natalia wspomniała, że zanim Robert podszedł do nich przed blokiem, to machał do nich z balkonu swojego mieszkania e, lub w chwili, kiedy przejeżdżał w pobliżu na skuterze, to Natalia jest pewna, że Sara nie znała wówczas nawet jego imienia. Z uwagi na to, że dziewczynki korzystały z internetu oraz komunikatora, gadu-gadu, istniała możliwość, że Sara nawiązała z Robertem sekretną internetową znajomość. Koleżanki przypomniały sobie, że w statusie komunikatora miała przez jakiś czas ustawiony opis motorek z emotką uśmiechniętej buźki, a tak właśnie nazywała Roberta. To mogło oznaczać, że w jakiś sposób była nim zainteresowana, chociaż nic nie wskazywało na to, by go znała. Biegli z zakresu informatyki sprawdzili komputer dziewczynki oraz jej aktywność internetową. I na tej podstawie wykluczono, by Sara miała jakikolwiek kontakt zarówno z Robertem, jak i z Maciejem. Tym samym po przeprowadzeniu badań, eksperymentów i przesłuchań. Ostatecznie wykluczono, by zbrodnia została zaplanowana. Mężczyzna działał impulsywnie, zeznał wcześniej, że dopiero nad stawem coś w niego wstąpiło, więc zamiar zabójstwa Sary zrodził się u niego nagle, najprawdopodobniej kiedy dziewczynka speszyła się i odrzuciła zaloty mężczyzny. To zachowanie Sary w ocenie sądu wyprowadziło Roberta z równowagi do tego stopnia, że postanowił pozbawić ją życia. 24 września 2014 roku, czyli ponad dwa lata po tragicznej śmierci Sary, Sąd Okręgowy w Gliwicach, Piąty Wydział Karny, Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku skazał Roberta G. na dwa lata więzienia za doprowadzenie osoby nieletniej do innej czynności seksualnej, za morderstwo. Mężczyzna otrzymał natomiast karę 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością przedterminowego zwolnienia po upływie 20 lat. Łącznie za te czyny sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Rodzice dziewczynki domagali się dożywocia, choć żadna kara nie jest w stanie przywrócić życia ich córce. Sąd uznał jednak, że kara 25 lat pozbawienia wolności jest adekwatna do popełnionego czynu, a za okoliczność łagodzącą przytoczył między innymi, to, że Robert już na samym początku przyznał się do popełnionego, do popełnionego zabójstwa, po zatrzymaniu współpracował i złożył obszerny wyjaśnienia, zgodził się również na wizję lokalną i przedstawił wiarygodną wersję wydarzeń. Dopiero na początku procesu sądowego próbował zmienić swoje wyjaśnienia oraz obciążyć winą kogoś innego. Ponadto czynu dokonał nie planując go, tylko było to działanie impulsywne, nie poprzedzone wcześniejszym planowaniem. Oprócz kary pozbawienia wolności sąd uznał, że Robert musi zapłacić rodzicom zamordowanej dziewczynki po 250 tysięcy złotych za dość uczynienia. Z wyrokiem pierwszej instancji nie zgodził się zarówno Robert, jak i jego obrońca. W związku z tym do sądu apelacyjnego w Katowicach wpłynęła apelacja. Mężczyźni domagali się uniewinnienia, jednak sąd drugiej instancji, podobnie jak sąd okręgowy, nie miał żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego. Inną kwestią było natomiast określenie sprawiedliwej kary. I tu skład sędziowski z dużą dokładnością zapoznał się z materiałem dowodowym. Ku niezadowoleniu oskarżonego sąd apelacyjny uznał, że pierwotny wyrok jest sprawiedliwy i adekwatny do popełnionego czynu. Zarówno w zakresie kary pozbawienia wolności, jak i kwoty zasądzonego za dość uczynienia, druga instancja podtrzymała wyrok pierwszej. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Roberta G., który w czasie rozprawy żalił się na to, że został zmuszony do obciążenia siebie w kwestii winy za ten czyn. Według jego słów, presję na nim wywierali zarówno funkcjonariusze policji, jak i, jego zdaniem, prawdziwi sprawcy tej zbrodni. Z niekłamanym żalem wspominał również, że w trakcie pobytu w areszcie był źle traktowany przez współosadzonych którzy nazywali go majciarzem. Robert choć cały czas twierdził, że to nie on stoi za zbrodnią, a cały proces to misternie utkana siatka, w którą on został złapany, to jednak od czasu do czasu przejawiał dziwne zachowania świadczące o poczuciu winy. Przepraszał rodziców Sary, wyrażał z żal i skruchę, czego trudno byłoby się przecież spodziewać po osobie niewinnej. Która nie ma wątpliwości co do tego, że ktoś inny stoi za czynem, o który jest posądzony. Przywołano również materiał z wizji lokalnej. Robert w czasie wizji zaczął płakać i, zapytany o powód swojej silnej reakcji emocjonalnej, odpowiedział, że uświadomił sobie, że to mogła być przecież jego siostra. Być może był to wynik wyrzutów sumienia sprawcy. Lub po prostu próba odegrania roli wrażliwego człowieka. W trakcie procesu robił wszystko, by postawić siebie w roli ofiary, zapominając, że prawdziwą ofiarą tej zbrodni jest Sara, a także jej rodzice, którzy stracili swoje jedyne dziecko. Poniekąd ofiarami byli również jej przyjaciele, koleżanki i koledzy ze szkoły, sąsiedzi, znajomi i wszyscy, którzy znali Sarę. Ponieważ świadomość tego, że ktoś kogo znamy traci życie w tak bestialski sposób, zaburza nasze poczucie bezpieczeństwa. A strach pojawił się przecież nie tylko na osiedlu, na którym mieszkała Sara, ale na całym Śląsku. Ale to ból rodziców był tutaj największy. Nieodwracalnie stracili swoją córkę, a jej zabójca nie ma nawet odwagi cywilnej, by przyznać się do zbrodni. Tylko do końca usiłuje zrzucić winę na innych. Zarówno pan Marian, jak i pani Jolanta bardzo długo nie mogli pogodzić się ze śmiercią córki i prawdopodobnie nie mogą do tej pory. Sara była dla nich całym światem. Po jej tragicznej śmierci dotychczasowe życie zmieniło się nie do poznania. Oboje bardzo cierpieli po stracie, która praktycznie wykluczyła ich na jakiś czas z normalnego funkcjonowania. Opinie: Biegłych psychiatrów, które przedstawione były przed sądem, dosłownie opisują ogromną rozpacz oraz ból rodziców, które ciężko sobie wyobrazić. Bardzo mocno śmierć swojej córki przeżyła pani Jolanta, która w pewnym momencie przestała w ogóle widzieć sens życia, odmawiała leczenia oraz przyjmowania leków. Niestety przebieg tej wstrząsającej historii znamy tylko z opowiadań sprawcy który nieraz podczas postępowania w jego sprawie kłamał oraz manipulował faktami. Nie dowiemy się, jaka była prawda. Dziewczynka nie może przecież przedstawić swojej wersji zdarzenia, ani powiedzieć, co tak naprawdę zaszło pod wiaduktem. Mężczyzna upierał się, że nie zrobił niczego, czego Sara by nie chciała. Ale można jedynie wierzyć lub nie wierzyć jego słowom, ponieważ nie istnieje żaden bezpośredni świadek tej historii. Nawet jeśli założymy, że nie została przekroczona żadna granica w kwestii fizycznej, zupełnie niezrozumiałym jest fakt podrywania przez dorosłego mężczyznę dwunastoletniej dziewczynki. Sprawa Sary zakończyła się wyrokiem skazującym, a Robert G. ma już za sobą prawie 11 lat odbywania kary. Ponieważ od tego okresu odliczony jest czas przebywania w areszcie śledczym. Jeśli mężczyzna pozostanie w warunkach odosobnienia do końca wyroku, to więzienie opuści w 2037 roku, ale nie można wykluczyć, że zostanie zwolniony przedterminowo i wówczas prawdopodobnie wyjdzie na wolność w roku 2032. I to już wszystko. W tej sprawie bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i na kolejne zapraszam was już za kilka dni a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.